Dziś sprawdzę, ile punktów na arenie uda mi się wbić w godzinę w rozdziale czwartym. W ostatnim takim challenge'u robionym jeszcze w poprzednim rozdziale udało mi się zdobyć dokładnie 570 punktów. A dziś oczywiście ten wynik pobijemy. Pobić możecie też przycisk lajka i suba z dzwonem na kanale, bo jak wiecie, jesteśmy już mega blisko do miliona. Do tego kodzik Manojek w sklepie Fortnite, polecam gorąco. A w wyzwaniu pomogą mi partnerzy dzisiejszego odcinka, czyli marka Gainward oraz Nvidia. Aby ułatwić mi ten challenge, wysłali mi oni taką oto kartę graficzną. Jest to nic innego jak Nvidia GeForce RTX 3070 Phoenix GS 8 GB. Obecnie w moim komputerze znajduje się karta graficzna RTX 2080, więc myślę, że przesiadka na tą kartę na pewno zapewni mi spory przyrost FPS-ów. Jak wiecie, Nvidia nie tylko projektuje karty graficzne, ale stworzyli oni też mnóstwo pomocnych technologii. Wyświetlacze z technologią G-Sync, dzięki którym pozbędziesz się rozrywania i przycięć ekranu, a co za tym idzie, zwiększysz płynność swoich gier. Ray Tracing, czyli technologia pozwalająca na odtwarzanie w wierny sposób cieni, odbić oraz oświetlenia. A upraszczając to dla laików takich jak ja, no Ray Tracing sprawia, że każda gra, w której włączycie tą opcję i obsługuje Ray Tracing, wygląda nagle 10 razy lepiej. Czy w końcu technologie takie jak Nvidia Reflex czy Nvidia DLSS? Zanim opowiem wam o tych dwóch ostatnich technologiach troszeczkę więcej, wsadzę szybko tą ślicznotkę do komputera i zobaczymy, jak wygląda średni przyrost FPS w Fortnite. Teraz możecie zobaczyć porównanie. Po lewej stronie moja stara karta RTX 2080 i średnio 412 FPS-ów, a po prawej te same ustawienia z nową kartą, czyli RTX 3070 i tutaj aż 531 FPS-ów, czyli przyrost o około 30%. Naprawdę sporo. Oczywiście, żeby zmaksymalizować płynność działania w Fortnite, używam zawsze opcji Nvidia Reflex Low Latency. Technologia ta w dużym uproszczeniu zmniejsza opóźnienia systemowe, czyli moment od kliknięcia przycisku myszy do pojawienia się reakcji na ekranach naszych monitorów. Z moich obserwacji opcja włączone plus wzmocnienie działa tutaj najlepiej i każdemu polecam tą opcję włączyć. Nvidia DLSS jest techniką renderingu opartą na sztucznej inteligencji, a jej zadaniem jest renderowanie bardzo szczegółowych obrazów przy użyciu mniejszej ilości pikseli. Więc w uproszczeniu z tą opcją możemy grać na dużo wyższych detalach, mając znacznie więcej FPS-ów niż bez tej opcji. W najnowszym czwartym rozdziale Fortnite ta opcja jest jeszcze czasowo wyłączona, ale z tego co się dowiedziałem, niedługo i ona wróci do Fortnite. Nvidia przygotowała dla was też super świąteczne promocje na karty graficzne, więc koniecznie sprawdźcie pierwszy link w opisie oraz wszystkie social media marki Nvidia. Ja ze swojej strony serdecznie życzę wam wesołych świąt, a my, zegarki w dłoń, lecimy do challenge'u. No dobra, to wybieramy arenę. Jak widzicie, dokładnie 0 punktów, ale to się szybko zmieni. Robiłem ten challenge już kilka razy, ale nadal nie wiem, czy taktyką lepszą jest iść się po kile, czy iść się po przeżycie. To zdecydowanie jest mój ulubiony domek w tym rozdziale, bo to są 3 nowe super skrzynki, a ja właśnie wystartowałem timer, bo zapomniałem wcześniej, jak zawsze, ale szybko się skapnąłem, więc jest dobrze, widzowie. W tej chwili, jak widzicie, mam 300, nawet czasami ponad 300 FPS-ów, no bo pamiętajcie, że FPS-y w gierce, a FPS-y na kreatywnym, gdzie są takie same ustawienia i taka sama sytuacja, że robię 90 w tym samym miejscu. No zresztą nie będę wam tłumaczył, że na kreatywnym FPS-y są znacznie wyższe. W tym rozdziale dodam nowy silnik graficzny, który te FPS-y bardzo mocno zżarł, więc takie 300 stałe jest super. No dla mnie tak naprawdę 240 stałe to najważniejsze, bo tyle hercy ma mój monitor herców, więc powinienem tyle mieć i mam, i się cieszę, i wygram, i będę super, i dajcie coś super z tej skrzynki. Ty, dali! Nieźle. Ty, a na ręce nie ma motocykli? Motorków moich? Co jest grane? Czy po prostu tu jakaś pechowa miejscówka? No ale tutaj zawsze tak jeden, dwa przynajmniej były. A teraz nie ma nic. 5 minut za nami i ja w końcu widzę typa. I nie jestem jedynym, który do niego strzela, co ciekawe, bo tam ktoś jeszcze z tyłu. Ojoj, ty. Muszę go dorwać, bo to jest darmowy kill. A tu jest typ w ogóle. Okej, no ale najpierw tamtego trzeba. Mam go, więc mamy punkt. Ile? 15 punktów za killa jest? Nie wiem, czy to więcej, czy mniej niż kiedyś. No ale dobrze, dobrze jest. Kurczaki, słyszałem gdzieś młota nad sobą i się boję, ten typ gdzieś tu może być. A ja nie wiem, czy powinienem schodzić, czy nie. Typ się trochę poci. Ja nie wiem do końca, w którym on jest boksie. O, widziałem gracza komputerowego. Co ty robisz, byku? A, on mnie trafił, tak? Ty, no trafił. Ty, widzę go. Znowu dostał. No teraz to już mnie odpuszczę. Tylko ja wiem, że on ma potężną broń, Excalibur. Gdzie on jest? A tu jest jakiś inny typ w ogóle. Dobra, ja zaraz padnę, tylko co się dzieje? Gdzieś to... Ty, mam jakieś punkty, dobra, nie jest źle. Musimy tego fajta wytrwać i po prostu przeżyć. Ojoj. Się nie spodziewałem, że typ będzie kampił pod taszkiem. Nie ma co gadać, wracamy do lobby. My już w grze. 4 osoby przyleciały ze mną.
Tu jest typ. Tu jest dwójka typów. A, bo jeden typ jest na górze. Oj, problem. Oj, bardzo niemądrze zrobiłem. Nie mam już amunicji, nie? Dobra, muszę liczyć, że on nie ma przeładowanego. Czemu to nic nie trafiło? Udajmy wszyscy, że tamtej gry nie było. Mama mnie nauczyła, żeby się nigdy nie poddawać, więc lecę znowu w to samo miejsce i znowu z typami, choć myślałem, że jestem sam. Oj, problemy Najmana będą. Mnie właśnie ostatnio Kepcio nastraszył, że teraz arena działa tak, że to nie dobiera już po punktach, tylko dobiera wszystkich razem. Jeżeli tak faktycznie jest, to ja się załamię, bo ja w ostatni miesiąc to zagrałem może 10 gierek, w tym 20 u Jacoba na odcinkach i no jak mam grać dobrze? Ty, widzę go. No jak to nie trafiłem? Dobra, po prostu go z karabinu tutaj ściągniemy i tyle będzie. A tu typ jeszcze jest jeden? Nie, no nie może mnie zabić, no. A tu jest jeszcze jeden! Czemu mnie? Dobra, ja po prostu uciekam. Co? Co mnie zabiło? Spadłem od upadku jakoś. Nie chce mi się nic. Mam killa! Ja dostał. No proszę, no mam go! Jezus, jak dobrze. Każda taka wywałka z zero to jest strata kilku minut na grę. A my tych kilku minut nie mamy już, więc trzeba naprawdę teraz dać z siebie wszystko, bo idzie tragicznie. A Kepcio chyba faktycznie nie żartował, jak mówił, że dobieranie graczy na arenkach jest popsute i nie działa tak jak kiedyś. No znaczy, no wiecie, ja gram arenkę raz na pół roku i dla mnie to zawsze działało tak, że im masz mniej punktów, tym takich ludzi ci dobiera. Ty, tam jest typu, jakąś tam znalazł, jak tu nikt nie przyleciał poza mną. No niewątpliwie jest tu jakiś chojrak. Dostał hita i już się zawrócił, tak? Ty, bo ja prawie spadłem do niego tam. Gdzie on jest? Ucieczka, co ty? Ty, on na biało był. Znaczy już jest. Oj, tylko mój... No dobra, nie będę udawał, że jestem dobrym aimerem. Ty, tam jest typ! Co jest grane? Patrzcie, patrzcie, tylko czy on czegoś tutaj do mnie ładuje, czy... Może on też ma tego perka, bo on jakby wie, że ja na niego patrzę. Ojejusiu. No to musiało kolegę zaboleć i to też musiało kolegę zaboleć. W końcu coś wychodzi. O, jakiego on miał shotguna? Co jest? Kolega pewnie mnie teraz zgłasza, że jestem oszukistą, bo go widziałem przez ściany. Mistrzu, w razie co to tylko perk. Nie musisz mnie zgłaszać, będę wdzięczny. Ty, ja za top 10 tylko 10 punktów dostałem? Myślałem, że trochę więcej się dostaje, no to... Teraz tu już nawet nie wiem, czy na placement opłaca grać, czy na co mam grać w końcu. No dobra, mówię tak, jakbym na kille mógł grać, ale to w sumie nie za bardzo, widzowie, nie za bardzo. Zwiedziłem wszystkie sklepiki na tej mapie, żeby kupić jakiegoś fajnego skara fioletowego i nie ma nic, totalnie. Problem też jest taki, że zostało 23 minuty, ja mam 220 punktów i w tych meczach nie ma totalnie placementu, ja nic nie zyskuję. Strasznie mnie to wkurza. Ty, no trafię, Manojku, no przecież ten typ jest mega łatwy do trafienia, co ty? No biało jest, no nie, no muszę teraz, muszę. O, spadł sobie. Dziękuję pięknie. No i tak byłeś tak obity, że nic byś nie zrobił. Ale teraz wygląda na to, że cały serwer tu przyleciał na nas, wiecie? Oj. Ty, na biało już dostał. Oj, dostaje z dwóch stron kolega. No to mu się na pewno nie spodoba, ale całe szczęście to ja zdobyłem killa. Ty, bo jesteś na mnie? Się go mam! No! Nic nie widziałem! Tu typ z lotnią mako leci. Nie, no czemu? Ja mam takie lobby, ja się pytam. Aha, typ ma pistolet i to ten z mako. O Jezu, no on jest taki dobry! I ja wiem, że lotnie nie grają, no ale to znaczy, że typ gra od bardzo dawna. No bo jak wiecie, ja też gram od bardzo dawna, ale no nie gram arenek na przykład, więc pewnie dlatego jest trochę lepszy. A jest ten typek z mako. Ojoj, ty laga miał jakiegoś? Co jest grane? No i on nie miał FPS-ów i Fames Win Games. Łatwo z tobą, gościu. Koronka dla mnie, punkty dla mnie. Dobra, przestaję kozaczyć, bo zaraz mnie dojedzie jakiś typ i tyle będzie z cieszenia się. Ale cieszę się bardzo, cieszę się. No właśnie, ryba. Czemu tu nie można budować? Co jest grane? Nie wiem, ale dostaję tak naprawdę darmowe kille przez to, co tutaj się dzieje. 15 minut do końca, no jakbym miał 500 punktów, to by było cudownie, ale chyba będzie ciężko. Co jest? On mnie nie widział? Dobra, mało ma.
Nie no mistrzu, co ty no? Tak się nie robi, no to bez sensu, jak widziałeś, że wiem gdzie jesteś. No ale dobra, nie będę narzekał, bo właśnie takich killi mi potrzeba. I potrzeba mi ich więcej. O, widzę typa. Wyszedł stamtąd. Ale... powiem tak, no mój aim mógłby być trochę lepszy. Dobra, leży. A jak on to zrobił, że on spadł i leży? Znaczy i przeżył? Nie wiem, ale tu już dojeżdża kolejny typ. Oj, to bolało, co zrobił. Bardzo nieładnie, nieładne zachowanie, jak mnie zboksował! Szybko! Robię bardzo głupie rzeczy, bo latam na miejscówki, w których nigdy nie byłem. I na tutaj farmie to byłem może z raz, jak się chowałem, więc słabo. No właśnie, trafiłem DMR-a. Nie jest łatwo. Typ tu wchodzi. Co jest? Mam go! Dobra, przydadzą mi się bardzo takie punkty. Zostało 6 minut, ja nie wiem, połowę tego czasu spędziłem w lobby, co jest no nie za fajne niestety, no ale tak jest, bo padłem kilka razy dosłownie za zero, ale w 5 minut te 500 punktów nie chcę zapeszać, ale będzie bardzo mało prawdopodobne. A tam się piją typy, które przejęły sobie tą całą jaskinię. Co tu robić? Nie no, typ chyba zasnął i coś mu nie wyszło. Kolejne punkty, 460, jeszcze 2 minuty. A dojeżdżam. Ty, on tam biegnie, on biegnie, biegnie, biegnie. Nie no, ten pierwszy strzał z tego shotguna, znaczy z tego, skara, to jest taki do pupy, za przeproszeniem. Dostał, 2 sekundy. Koniec, dobra, ostatni kill widzowie. Brawo! Liczy się 500 równo! Równe 500! Dobra, timer musiałem wyłączyć, bo by nigdy nie przestał pikać. W takim razie dogram sobie tą gierkę. Zrobiłem to, no dwie... Jezus, mam perkę, jak dobrze, bo bym zginął w tym momencie, mówiąc to. Tragedia by była. Ale taka walka z czarnym rycerzem, którą prawie wygrywam. Czemu nie... jakbym wygrał, to już bym... BUM! Czarny rycerz leży! Ty po co tutaj pije jakieś poty? Co ty typie? Oj, YouTube z Xenox. Nie zauważyłem gdzie poleciał. A tu przede mną jest jeszcze jeden typ. Czy ja coś trafię? Trafiłem. Halo? A! Fortnite mi skraszowało. Widocznie bardzo nie chcieli, żebym wygrał. No i co? W czasie udało mi się zebrać 500 punktów na arenie. Ogólnie jest to 560, robiłem totalny pop-up w ostatniej gierce, no ale Fortnite oczywiście, no nie mógł dać mi wygrać, no wszyscy wiemy jak to działa. Dziękuję oczywiście marce Nvidia oraz Gameworld za podesłanie mi tej karty. Teraz chyba będę musiał jakąś dla siebie kupić lepszą. A to dobrze się składa, bo tak jak mówiłem, w linku w opisie znajdziecie fajne promocje na karty graficzne. Ja może sam skorzystam. A my co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa pa!